Mecz z milionerem. Ja pierdolę, ale składzik. Ale składzik. Drodzy Państwo, przed nami wieczór pełen piłkarskich emocji. Zachęcamy do pozostania przed telewizorami. Zapowiada nam się kawał dobrego futbolu. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w komplecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed Państwem dwie drużyny rywalizujące w Division Rivals. International zmierzy się z ekipą Preps. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. Bywają też pucharowe starcia potentatów, które ostatecznie rozczarowują kibiców. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. Dobrze, teraz mija rywala. No i po zagrożeniu dobry odbiór. Mendy. I Vinicius. Ferland Mendy. Varane. Gomez. Powoli teraz, cierpliwie podają piłkę, czekają na błąd. Preps zbliżają się z piłką do pola karnego rywali. Oj, na linii mamy dzisiaj najprawdziwsze sokole oko. Co za wzrok, przecież o spalonym decydowały tu centymetry. Postacią numer jeden w przedmeczowych zapowiedziach i materiałach medialnych był przed tym spotkaniem zdecydowanie na Pinfeki. A czego można się spodziewać tutaj? Blisko! Piłka odbija się od poprzeczki, wylatuje jednak za boisko. Potężna bomba, soczyście siadło na nodze. Gdyby piłka poleciała ciut niżej, to nie byłoby szans na obronę. Vinicius. Varane. Oj, nie wyszło. Boże, gdzieś... Jak on może z kilku wyjść, kurwa, nie? Piłka dla drużyny przeciwnej. Zinedine Zidane. Teraz przed szansą. Obronił, ale piłka w grze. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo, uratował zespół. Ależ się teraz popisał interwencją. To, że nadal jest remis za... Chwileczkę, teraz popatrzmy, jaka okazja. No w końcu, bramka! Udało im się, mamy pierwszego gola. No wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi. Stworzył nam się wynik, jest 1-0. Vinicius. Nie wiem, jakim cudem ta drużyna wciąż prowadzi, bo była o głos od utraty przewagi. Kibice czują to i dlatego teraz na prawie napastnikowi wydawało się, że dojdzie do piłki, ale golkiper był pierwszy. Boże, jak można podawać przeciwnika, kurwa, tej grze, kurwa, nie. O, i to był książkowy odbiór piłki. Zidane. Ależ widzimy teraz kunszt w defensywie. Brawo! Dembele. Coraz groźniej się robi. Napierają na rywalce. Ginola przy piłce. Zinedine Zidane. Brawo. Brawo, dobrze w obronie. Aleksander Isak i piłkę ma Usman Dembele. Dobre podanie, ciekawe co z nim zrobi. Efektiv z piłką, będzie groźnie. Wspaniała interwencja, to powinna być bramka. Popisał się tu znakomitym refleksem, to była naprawdę bardzo trudna piłka do obrony. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Nabil Fekir. Usman Dembele. Jak się spisze teraz? Dembele. Szalenie ważne przejęcie. Brawo obrona. Da
ogarnięcia. Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb. Zagranie z centrum nie dochodzi, przejęcie piłki przez obronę. Cóż wspaniałego, jak ten zawodnik zachował się w obronie. Coraz bliżej bramki przeciwnika drużyna Preps. No i przecina ten centrum. Wybija. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie i mamy przechwyt piłki. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Boże, kurwa! Podajesz na wprost, on podaje na skrzydło, nie? Znajduje tam Kyliana Mbappé. Frajerstwo pierdolone, nie? Co oni z tą grą zrobili po tej aktualizacji, kurwa? Jedna bramka przewagi. No trzeba jednak takie sytuacje zamieniać na gole. Zmarnowana szansa i impuls do lepszej gry dla drużyny przeciwnej. Dobrze odebrana piłka. Rywale zaczną z autu. Fekir. Kante. Usman Dembele. Golo Kante. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Sędzia zaprasza. Dobra, przejdziemy na 4-4-2. I zaczęli drugą połowę. Wynik nie jest po myśli zespołu Preps. Nie wiem, jakoś się dziwnie gra po tej aktualizacji, kurwa, nie. Isak ma piłkę. Kante. Golo Kante. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Piłka poza boiskiem. Out. Może jeszcze pociągnąć skrzydłem, korzystając z błędu ustawienia rywali. Udanie dochodzi do Usmana Dembele. Stracona piłka. Bardzo dobrą robotę wykonał Mbappé w tej pierwszej połowie. Zgodzisz się? Tomko prowadzą i zawdzięczają to właśnie jego trafieniu, więc nie sposób się przyczepić do tego, jak gra. Pytanie, czy będzie w stanie utrzymać tę formę również po przerwie. Jeśli tak, to myślę, że zwycięstwo mają jak dwa. Strata piłki. Piłkę pod nogi dostaje Fekir. Kurwa, nie doszedł. Piłka w rękach bramkarza. Dobre teraz wybicie. Chwila oddechu dla obrony. Gospodarze mają trudności z odebraniem piłki rywala. Ale też cóż drużynie przeciwnej po piłce, jeśli wynik na tablicy jest niepojemności. Przy czym ze strony prowadzących to niebezpieczna taktyka. Aż się proszą o skarcenie. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Muszą szybko wracać do obrony. Nic. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Tak, graj na czas. Sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny dla Preps. Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. Golo Kante. Gomez. Joe Gomez. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Przedniej urody, górna piłka. Dobrze, piłka wycofana ze skrzydła. Bez faulu, czyściutki odbiór. No tak, żeby być arbitrem, trzeba mieć grubą skórę. Kibice go teraz rugają, ale skoro nie widział tam faulu na karnego, to gramy dalej. International wciąż w natarciu. Cruyff.
Ciekawe minięcie teraz. Dalej, uwaga! Zablokowany ten strzał. Bo te. Piłkę blisko bramki przeciwnika. Pierdolę, Magnes do Mbappé, kurwa nie. Garincha. Mbappé teraz przy piłce. Garincha. Strzała Garincha. Co teraz zrobi? Magnes do Mbappé klei piłkę, nie? To, że co jest z tymi zmianami, kurwa? Jak doszedł do tej piłki, to niesamowite. A zatem akcja, reakcja. Mamy zmianę do jednej, drugiej drużyny. Teraz Maldini. Ale strzał zablokowany. Mają teraz szansę na kontratak. Teraz biegiem, muszą wracać do obrony. Uwaga, okazja na remis. Kurwa mać! Ależ w tej sytuacji niewiele brakowało. Gdyby inaczej się ta piłka odbiła od konstrukcji bramki, mogliśmy mieć już remis. Broniący wyniku mogą mówić o szczęściu. Popatrzmy, muszą to strzelić. Nie no, kurwa mać. Być bramka. Z piłką Ginola. Teo Hernandez. Czysty odbiór w polu karnym. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Ma piłkę teraz Mane. Sadio Mane w szesnastkę. Ale ale zjebałem to dośrodkowanie. Kurwa mać. Naprawdę ładna ta rzutka. Tyle, że nie w porę. Musi bardziej pilnować ustawienia innych przy takich próbach. Dobra ta interwencja. Najspokojniej w świecie zatrzymuje tę piłkę. Musi teraz bardzo uważać. Garincha. I teraz Vieira. Ekipa International coraz śmielej sobie poczyna. Ładny fragment gry. Próbują rozklepać rywali, znaleźć lukę. Mila teraz bez kłopotu. Piłka trafia w poprzeczkę, ależ bramkarz ma szczęście. Ostatnie, nerwowe 5 minut walki o utrzymanie korzystnego rezultatu. Jedna bramka przewagi, jeszcze niczego nie przesądza. I Vinicius. Ostatnia szansa na wyrównanie w tym meczu. O ile ta akcja się powiedzie. Próba odbioru i... Pierdolony Vieira, kurwa, nie. Klei się ta piłka do tych piłkarzy, nie? Quadrado. Utrudniają mu rozegranie. Ma trochę przestrzeni, może próbować wrzutki. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może to być groźnie. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Paolo Maldini. Sędzia jeszcze po raz ostatni. Zespół gości przegrywa. Walczyłem do końca, ale co? Grał Mbappé, Ginola. Garincha, Vieira, Zidane, Fernandez, Maldini, Marquinhos, Quadrado, Hakimi, Van der Sar. Masakra.